Wtorek, 7 dzień listopada, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Zaskoczenia nie było. Po wczorajszym orędziu prezydenta Dudy parlamentarzyści z naszego regionu komentują decyzję o powierzeniu misji tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Według części to prawidłowy wybór. Reszta twierdzi, że PiS niepotrzebnie odwleka nieuniknione. Łukasz Kądziołka. Od momentu ogłoszenia wyniku wyborów parlamentarnych spekulowano, co zrobi prezydent. Partię rządzącą i partie opozycyjne, które zaraz mają zamienić się miejscami, nie zdziwiła jego wczorajsza decyzja. Trwa taki chocholitaniec, jeszcze prezesi biorą wypłaty, jeszcze jakieś dokumenty się poniszczy, jeszcze jakieś zlecenie się komuś da. No temu tylko ta decyzja o desygnowaniu premiera, na premiera pana Morawieckiego służy. Jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość chce mieć czas na posprzątanie po sobie, jednak dla innych zgodnie ze słowami prezydenta Polski. Zdecydowałem o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu. Innej decyzji być nie mogło i nie można przekreślać szans jedynki PiS-u w Katowicach. Premier Mateusz Morawiecki prowadzi rozmowy z posłami z różnych ugrupowań politycznych, przedstawiając swój program i zachęcając do poparcia tego programu. A więc w tej chwili no, nie można wykluczyć tego, że uda mu się tą większość zmontować. Jeszcze przed orędziem prezydenta Andrzeja Dudy kandydat opozycji na premiera przewidywał ten scenariusz i przekonywał, że taka gra na czas może Polskę dużo kosztować. Część środków europejskich może przepaść. W ich winy biegną terminy. To znaczy to jest, my do końca roku musimy uzyskać już konkretne wypłaty i przygotować wypłaty na miliardy euro. Posłowie opozycji nie mają wątpliwości, że PiS odwleka to, co jest nieuniknione i nie ma szans na przeciągnięcie kogokolwiek na swoją stronę. Nic to nie zmienia. W wyborach ludzie jednoznacznie dali znać, że rządów Prawa i Sprawiedliwości już nie chcą i ten rząd dobiega końca. Po prostu parę tygodni dłużej to potrwa. Potrwać może nawet do świąt Bożego Narodzenia. W przyszły poniedziałek pierwsze posiedzenie Sejmu, a później premier będzie musiał przedstawić skład rządu i uzyskać wotum zaufania. Jeśli to się nie uda, Sejm wybierze Radę Ministrów. Jednak może do tego dojść najpóźniej nawet 25 grudnia.